Dla pana ma to taki smaczek, bo to pana kąty, pana rejony. Dokładnie tak, w pewnym sensie wracam, jadę do domu, uwielbiam te rejony, więc nie mogę się doczekać, aż w sobotę wsiądziemy w autokar i wsiądziemy w nadmorskim klimacie. To jest tak, że znajomi piszą, rodzina. Jest taka dodatkowa jakaś adrenalinka właśnie z tego względu, czy pan jako zawodowiec raczej nie myśli o tym w ten sposób? Może bardziej gdzieś tam rodzinie jest przy meczach z Gdynią, natomiast no, cieszę się, że po prostu zobaczę te miejsca, może uda mi się zostać na jeden dzień dłużej po meczu i to jakieś takie sentymenty. Natomiast takich bezpośrednich to myślę, że to przy meczu z Arką było jakoś tam w większym wymiarze. A jeśli chodzi o walory sportowe, tref faworytem. No zdecydowanie gramy u aktualnie jednej z najlepszych drużyn w naszej lidze i to na wyjeździe. Na bardzo ciężkim terenie, więc wiem, że nie będzie łatwo. Natomiast w tej naszej lidze każdy może wygrać z każdym i my jedziemy tam w jednym celu, żeby wygrać mecz. Jest świadomość, że te playoffy się zbliżają i że tutaj każdy mecz, nawet z tymi silniejszymi rywalami, będzie takim meczem bardzo istotnym. Tak, już od pewnego momentu wiemy o co gramy. Wiem, że każdy punkt utracony, czyli każda porażka oddala nas od tego celu, więc każdy następny mecz, nieważne z kim, czy to będzie topowa drużyna, czy gdzieś tam z dołu tabeli, to bardzo istotny mecz i trzeba go wygrać.